Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Ja Was witam oczywiście moim bulionem kolagenowym. Przepisy słuchajcie na Instagramie, także Wam wrzucę zdjęcie. Możecie zobaczyć, jak go zrobić. Jest banalnie prosty, bo tak naprawdę potrzebujecie tylko mięso. Nie musicie nawet używać warzyw. Oczywiście, jeżeli lubicie, to możecie, ale bulion kolagenowy ma to do siebie, że lepiej zrobić go na samym mięsie. To jest wywar z kości. Mamy szpikowe, mamy korpusy, mamy duży kawałek mięsa, wołowiny. To może być kaczka, to może być kurczak. Tak naprawdę, co lubicie, także bulion kolagenowy jest genialny. I słuchajcie, robi śniadanie, ale robi śniadanie troszeczkę tak podprogowo też dla Xawerego, bo za każdym razem, kiedy się go pytam, czy będzie jadł ze mną śniadanie, czy będzie jadł jajka, czy będzie pił bulion kolagenowy, znaczy no pytam się po prostu, czy będzie pił rosy, tak? No w wolnym skrócie. To mówi, że nie. I ja ostatnio zrobiłam taki myk, że powiedziałam mu, że nie będziesz jadł ode mnie śniadanie, bo Xaver, ja sobie przygotowuję, nie wiem, 3 jajka, mam określoną liczbę na przykład rosołku i ja bym chciała po prostu zjeść porządne śniadanie, później będę głodna. I ty też sobie będziesz głodny, bo i tak nie dojesz. Dobrze, to mi zrób. I słuchajcie, to działa. I ja teraz czasami się go nawet nie pytam, bo ja wiem, że on przyjdzie i te jajka jak zobaczy, to będzie chciał jeść. On jest w ogóle taki łasek na jajka, tatara, śledzie. Słuchajcie, on bardzo dużo je też takiej wędlinki z kurczaka. Bardzo dużo takich lubi, słuchajcie, ostatnio ma też fazę na awokado. No, na maliny to cały czas, ale słuchajcie, już powoli się chyba kończy. Nie wiem, czy nawet są, dawno nie byłam na rynku teraz, bo zrobiłam sobie po prostu spory zapas. I byłam też w Biedronce, bo pakujemy się do Gdyni. Także Xaver też ostatnio polubił te proteinowe jogurty. I on mówi, że są bardzo dobre, także Wam polecam z Biedronki. Natomiast kupiłam takie pieczywo, słuchajcie, bez drożdży. Chyba tak, bez drożdży. Bardzo dobre w ogóle jest. I kupiłam banany. Czyli coś, co u nas ostatnio bardzo, bardzo schodzi. Xaver jest po prostu absolutnym fanem bananów i słuchajcie, czekoladę gorzką. Także takie zakupy z Biedry. Myślę, że dzisiaj będę też robić dla Was przepisnik, bo słuchajcie, ostatnio mi narzekałyście, że jest bardzo mało przepisów, także zrobię 3 przepisy i jednocześnie wykorzystamy sobie odżywkę białkową. Słuchajcie, ostatnio mam fazę też na latę z białkiem i wyczaiłam taki fajny przepis, słuchajcie, na bazie bananów. A że Xaver bardzo lubi banany, lubi też daktyle, to muszę Wam powiedzieć, że kolejna fajna polecajka będzie. Także bądźcie czujne, bo już myślę, że w przyszłym tygodniu będzie ten przepisnik. Będą takie 3 topowe moje przepisy na takie słodkie, ale zdrowe przekąski, a jednocześnie o obniżonej ilości węglowodanów, więc też fajna alternatywa dla osób, które nie chcą mieć cukru, są na diecie albo po prostu na przykład weekendowo chcą coś zjeść słodkiego, ale też nie przesadzić, także myślę, że to będzie fajne. Ja już Wam dziewczyny wspominałam, że raz na kiedyś, jeżeli chodzi o takie domowe spa, wykorzystuję peelingi, które mają drobne ziarenka i to jest myślę, że raz na 2-3 tygodnie, ponieważ chciałabym wygładzić skórę, ale jednocześnie zadziałać przede wszystkim mocno nawilżająco i natłuszczająco. I słuchajcie, jeżeli chodzi o taki fajny peeling, który ja stosuję już od wielu lat, zresztą nawet Wam na kanale La Rose pokazywałam, to jest ten odnawiający, złuszczający peeling od marki Senel. On ma, słuchajcie, świetny skład, bo na pewno Wam się spodoba to, że mamy olejek z orzechów włoskich, który przepięknie natłuszcza skórę, mocno ją wygładza, ale też zabezpiecza przed przesuszeniem, ponieważ tutaj Łukasz dodał olejek z pestek malin i co jest też ważne, to jest taki silny antyoksydant, więc on regularnie odmładza, jeżeli go stosujecie i przede wszystkim chroni skórę przed przesuszeniem. Mamy tutaj masło shea, które naprawdę bardzo ładnie odżywczo działa na skórę, też zabezpiecza i jak po prostu macie wrażenie, że no peelingi enzymatyczne one świetnie działają, ale chcecie troszeczkę większego złuszczenia i macie skórę na przykład tłustą, czy też taką niestety skłonną do zaskórników, to takie peelingi jest naprawdę są świetne, także delikatnie sobie masuję, to nie są takie uciski i skóra się przepięknie wygładzi, ale pokażę Wam taki naprawdę fajny patent, bardzo ekspresowy i też bankietowy, który ładnie ją zrewitalizuje, a dodatkowo no, ma takie działanie silnie odmładzające. Ale słuchajcie, poczekajcie sekundkę, zmyję peeling i zaraz zobaczę. Skóra po peelingu oczywiście naturalnie będzie delikatnie zaczerwieniona, ale pamiętajcie, że to jest efekt, który się utrzymuje maksymalnie 10 minut. Nałożymy sobie bankietową maskę, ona jest przede wszystkim mocno liftingująca, ale ja uważam, że cudownie rozświetlająca. Tą maskę mam od lat. Ja zawsze do niej wracam regularnie, także ten kosmetyk myślę, że widziałyście już nieraz na moim kanale. Przede wszystkim bardzo mi się podoba jej kremowa konsystencja, to, że nie zapycha, to, że przede wszystkim bardzo ładnie rozświetla skórę, ale i ma takie kremowe wykończenie i to jest, uwaga, również maska na noc, bo jak bankietowo działa, to możecie ją stosować o poranku, właśnie po peelingu, po kawitacji, natomiast na noc możecie zostawić taką cienką warstwę, potrzymać ją przez całą noc
i po prostu zmyć rano. Czyli traktujemy ją jako krem. Jeżeli macie już głębsze zmarszczki, jeżeli wasza skóra jest poszarzała, to jak najbardziej ona będzie fantastycznie działać, ponieważ w składzie ma bakuchiol, czyli roślinny zamiennik retinolu. Uwaga, mogą ją stosować kobiety w ciąży, karmiące piersią, ponieważ ma bardzo bezpieczny skład. Także tutaj dodatkowo pojawia się ekstrakt z akmeli, który napina, wygładza skórę i właśnie to on jest odpowiedzialny za to, że redukuje zmarszczki. Ale mamy dodatkowo, co jest moim zdaniem niezwykle ciekawe, taki składnik, który mocno też wygładza i energetyzuje, czyli kofeina. W sensie kofeina dodana do maski zwykle nam się kojarzy jako produkt pod oczy, także zobaczcie sobie koniecznie, ponieważ to jest naprawdę bardzo fajny patent na to, żeby po prostu zrewitalizować skórę. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę, to to, że można ją trzymać na noc, czy też zmyć po 20 minutach, to jest jeden z dwóch patentów. Natomiast powiem wam o trzecim. Jeżeli macie mocno przesuszoną skórę, braki napięcia i chcecie naprawdę mocno ją zrewitalizować, to potraktujcie ten produkt jako kurację i stosujcie przez kilka dni pod rząd jako krem do twarzy. I muszę wam powiedzieć, że skóra będzie przede wszystkim bardzo mocno napięta. Użyjcie sobie delikatnego kremu BB i po prostu wymieszajcie z tą maską. To też jest świetny patent. Także słuchajcie, już cztery patenty, które mam przetestowane z tą maską, które dają naprawdę bardzo fajny efekt. I przede wszystkim skóra jest jędrna. Bardzo ładnie pachnie ten produkt, tak naturalnie. To nie jest, słuchajcie, taki mocny fragrans, czyli zapach, ale zobaczcie, jak ona jest napięta i zrewitalizowana. Także to zaczerwienienie minie za chwilkę. Ja sobie spłuczę maskę po 20 minutach, bo dzisiaj traktuję ją jako bankietówkę, robię dla was też rolkę. Także mam nadzieję, że będziecie miały zarówno tutaj na YouTubie, jak i na Instagramie szybkie patenty na piękną skórę. Także na tym mi najbardziej zależy. Więc słuchajcie, dziewczyny, działamy. Ta pielęgnacja ma być naprawdę z maksymalnie. Ja wiem, za co lubię tą maskę, za ten efekt przede wszystkim takiego wygładzenia wypolerowanego jabłuszka, ale słuchajcie, ta maska cały czas pracuje na skórze, to czuć w momencie, kiedy spłukujecie ją, jakbyście nadal ją miały na sobie, bo ona bardzo ładnie napina i tak mocno wygładza. Powiem wam, że połączenie w ogóle maski z peelingiem to jest po prostu sztos. Ja uwielbiam w ogóle ten peeling, chociaż, tak jak wam wcześniej wspominałam, stosuję go raz na 3 tygodnie, to ja po prostu odczuwam różnicę później w make-upie, jak nakładam skórę, jest taka ładnie wygładzona. I słuchajcie, nałożę sobie krem pod oczy. Ja akurat mam ten korygujący, ale opowiem wam historię o czerwonym kremie, bo moja Kasia go używa. Zresztą ona tak widzę, że sobie zapisuje czasami te produkty, które polecam i po kilku tygodniach okazuje się, że sobie zamówiła, że testuje, że też daje mi opinię, bo ja lubię taki feedback. Tak samo pamiętajcie o tym, że jak wy coś kupujecie z mojego polecenia, to ja wam zawsze piszę, daj kochana znać po 2 tygodniach, po 3, po miesiącu, jakie masz wrażenia. Zauważcie, że to robię, więc ja bardzo sobie cenię waszą opinię. No i słuchajcie, Kasia mi opowiadała, że miała taki jeden dzień, kiedy nie nałożyła tego kremu i ona zobaczyła, jaki daje efekt. Przede wszystkim mocno wygładzonej skóry, ale słuchajcie, ona po prostu, ona wiedziała, kiedy nie nałożyła tego kremu, bo jej się po prostu zaczął rolować podkład, zaczęła mieć te widoczne zmarszczki pod oczami i mówi, Magda, jak ten krem działa. On po prostu wygładza. I ty w międzyczasie mi mówiłaś, że on jest super i tak dalej. Na początku, jak go nakładałam, to wiecie, czasami nie ma takiego efektu wow od razu, ale ona po prostu wiedziała, że jak zrobiła sobie make-up, kiedy nie nałożyła kremu. I jeszcze mówi, że po prostu sobie doklepywała na podkład i rozmawiała z klientką, mówi, że musi sobie nałożyć krem, po prostu nie wytrzyma. Jak tak spojrzała w lustro, to mówi, nie podobało jej się ten efekt, więc no powiem wam, że to są takie historie z życia wzięte i dlatego ja uważam, że po prostu warto mieć taką naprawdę, nie wiem, ścisłą trójkę kremów i sobie zamieniać je. Ja na przykład mam Elever, mam właśnie ten krem i ostatnio bardzo mi się, słuchajcie, spodobał ten nowy z Bibio, także to są naprawdę bardzo fajne kremy. Ja muszę wam powiedzieć, że mi jest ciężko znaleźć takiego ulubieńca. Elever jest, słuchajcie, gęsty, taki fajny, odżywczy i on jest super na przykład na noc, na wieczór, ale ten na przykład, on ma taką fajną, lekką konsystencję, która bardzo mocno wygładza skórę pod oczami, więc wtedy go sobie aplikuję po prostu rano, pod make-up, bo wtedy on naprawdę wygląda świeżo, więc sobie zobaczcie, to jest taka naprawdę ścisła trójca, jeżeli chodzi o dla mnie, moim zdaniem, Senel, ale słuchajcie, tak naprawdę każdy kosmetyk, jak sobie analizuję, jest bardzo dobry. Szczotka, balsam, słuchajcie, no mega fajnie odżywczo działa. Maska rewitalizuje. Tak naprawdę ja mam wrażenie, że Łukasz stworzył kosmetyki na dany problem. Nie chciał powielać kolejnego kremu. Słuchajcie, każdy krem jest dedykowany zupełnie innemu problemowi. Są produkty rozświetlające, są produkty mocno odżywcze, macie olejek do demakijażu, macie piankę i to jest super duet, bo naprawdę petarda, jak to zmywa i w ogóle jak sobie przełożycie ciepłą ściereczkę, jak zmywacie ten olejek, w ogóle on cudownie pachnie. Ja uważam, że markę Senel warto inwestować, dlatego też od lat wspieram i pamiętam początki Łukasza, jak do mnie napisał, kiedy miał pierwszy kosmetyk, słuchajcie, także
macie minus 20% na Synel, to jest bardzo dużo, to jest ogromna zniżka, także Wam jeszcze wrzucam, ponieważ kod działa do końca października, także sobie dziewczyny zamówcie. Myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę, a jednocześnie no zobaczcie, jak jest wygładzona skóra. Ten peeling to jest po prostu wow. Często mnie pytacie o peeling drobnoziarnisty. No, ciężko mi jest coś polecić, słuchajcie, poza Senel, także to jest naprawdę sztos. No a maska, Boże, jak dobrze, że do niej wróciłam, słuchajcie, także koniecznie... Słuchajcie, będzie mega wygodnie, bo słuchajcie, powiem Wam szczerze, że ja już po prostu odczuwam tą jesień, bo założyłam sobie spodnie z wyższym stanem, ale te dżinsy, które zawsze noszę, właśnie wiosną i... no jesienią i zimą, słuchajcie, to jest wtedy wyznacznik, że już naprawdę pożegnałam się z latem, no pogoda nie sprzyja, także założyłam sobie taki kardigan z Adidasa, słuchajcie, on jest tutaj przepięknie zdobiony, bardzo to ładnie wygląda, także on jest taki schludny, on jest taki troszeczkę jakby nie polarowy, tylko taki welurowy, nie wiem jak to nazwać, słuchajcie, można go sobie zapiąć, można go też tak na luzie włożyć i ja, słuchajcie, mam jeszcze taką opcję fioletowego, także tak mi się, słuchajcie, spodobał, bardzo często mnie o niego pytałyście, o, słuchajcie, jest jeszcze chyba nawet z metką, więc jeszcze go nie nosiłam, ale ta opcja ma właśnie tutaj też takie zdobienie w postaci kwiatka, bardzo to ładnie wygląda i to samo, słuchajcie, jest właśnie na tym jasnym, także dzisiaj takie jasne kolory, bo wczoraj byłam cała na czarno, więc teraz mam troszeczkę to najjaśniejsze, także myślę, że to będzie naprawdę super. Słuchajcie, dziewczyny, warto mieć małe auto, proszę bardzo, 13, a pan mi tak zaparkował, że ja ledwo się, słuchajcie, zmieściłam, także i oczywiście miałam wypadek, zobaczcie, to jest w ogóle hicior, uderzyłam w szafkę, Kasia już nie ma terminów, także mnie nie przyjmie, a ja z takim palcem po prostu, także sobie szybko upiłowałam i zawinęłam w plaster, będę wyglądać jak sierota. To zawsze takie, zawsze, jak po prostu, jak planuję jakiś wyjazd czy coś, to się zawsze coś dzieje. Także słuchajcie, idę tam zobaczyć do kuleczki, co się dzieje u dziewczyn i dam Wam znać, bo słuchajcie, chyba kolekcji Wam faktycznie nie pokażę, skoro jest premiera 28, a vlog będzie dzisiaj. No to chociaż... no! Właśnie, słuchajcie, prezent, ja się muszę wrócić, Sabry, musimy się wrócić, bo ja zapomniałam prezentu, tak? No, ale jestem gapa, mama to jest gapa. Gadu, gadu. A słuchajcie, prezent został w osi. W postaci czajnika i książek, ale słuchajcie, nie wiem co mi się stało, ale nagrałam Wam część, jak w aucie Wam pokazywałam to, co przywiozłam i słuchajcie, nie wiem, co się dzieje na karcie, że po prostu wypadło. Mega, słuchajcie, fajna rzecz, ale to dla osób, które też takie klimaty lubią. Ja muszę Wam powiedzieć, że ostatnio jak noszę dużo bluz, to mi tak troszeczkę wpadło w oko i tak mnie zainspirowało. Słuchajcie, to jest z ostatniej kolekcji sióstr. Taki naszyjnik, który, o widzicie, zapinacie i on tak, słuchajcie, działa. Mega to fajnie wygląda, tylko mówię, to jest dla osób, które po prostu lubią, też musi być odpowiedni strój, jakaś fajna bluza, coś też w stylu boho, no i to robi firma zewnętrzna, więc Wy musicie sobie po prostu to też dopasować, jeżeli chodzi o rozmiar. I tutaj jest taki przepiękny księżyc. Bardzo fajna sprawa. Ja oczywiście z butiku ukradłam tą kuleczkę, która wiem, że jest przez Was bardzo lubiana, ale w tej mniejszej wersji i nawet, słuchajcie, nie wiedziałam, ale jest też większej na tym cieniutkim łańcuszku. Pamiętajcie, że też większa kula, ale taka też, mam wrażenie, że średnia, czyli jest malutka na takim cieniutkim, później jest średnia na takim grubszym łańcuchu, bardzo często ją mnie lubicie i się pytacie o nią i taka duża na cienkim łańcuszku i słuchajcie... no tutaj oczywiście kolekcja sióstr, już widziałam też na Instagramie, że dziewczyny o tym mówią, że będą pokazywać, będzie chyba też live. Natomiast ja ostatnio u Martusi Gorącej widziałam i też u Ilonki Belmondi właśnie tą bransoletkę i mówię, dobra dziewczyny, weźcie mi, dopasujcie. Są dwa rozmiary, SK i M-ka, no i ja po prostu wzięłam SK i słuchajcie, to super wygląda. Coś się tutaj dzieje, a jednocześnie macie
Coś z guleczki. I ja ostatnio widziałam nawet bardzo podobną z Karla Lagerfelda, oczywiście chyba 2 albo 3 razy droższą, a tutaj macie naszą ukochaną kuleczkę, także jeżeli jesteście pierwsza sobie na vlogu, oglądacie go dopiero i też mega szczegółowo, to ja słuchajcie, całą biżuterię, czyli kolczyki, łańcuszki, cała moja biżuteria, jeżeli chodzi o, wiecie, do Apple Watcha, to po prostu noszę od kuleczki. Tutaj mam nawet taką opcję od Karolinki, widzicie? Dedykowaną z napisem Madzia. Mam oczywiście Malediwy, tutaj mam też żmijkę. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Także dziewczyny, jeżeli jesteście tu nowe, to bardzo Wam dziękuję, że zaglądacie. I co, subskrybujcie kanał. Słuchajcie, niedługo Wam będę pokazywać dużo fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o nową kolekcję, bo jest też taki naszyjnik, tutaj Wam wkleję z jaspisu, słuchajcie, jest przepiękny, on będzie w ogóle wchodził w skład nowej kolekcji i już 15 listopada, wiem, że Kamilka mi mówiła, że będzie, słuchajcie, na stronie, także no, też się, słuchajcie, nie mogę doczekać, koniecznie czekajcie. Natomiast jeżeli chodzi o różne promocje, to na pewno kolekcja sióstr nie będzie objęta rabatami, także pamiętajcie, żeby po prostu sobie ją kupić i nie czekać, bo wiecie, serwery padają, strona się zacina, także warto polować, ale też nie czekać na rabat, no bo jeżeli chcecie mieć kolekcję sióstr, a jest piękna i już wszystko, słuchajcie, sprawdzałam w butiku, to musicie koniecznie kupować teraz, żeby się nie przydano, plus ewentualnie ulubione swoje modele. Więc ja się z Wami żegnam, wszystko na ciepło i do zobaczenia. Trzymajcie się!